Dzień 27 rano. Poznanie Jezusa Chrystusa. Maryja przybliża nam Jezusa. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubienicy. Ave Maris Stella. Witaj, Gwiazdo Morza, Wielka Matko Boga, Panno zawsze czysta, Bramo niebios błoga. Ty, coś Gabriela słowem przywitana, utwierdź nas w pokoju, odmień Ewy miano. Winnych wyzwól z więzów, ślepym powróć blaski, oddal nasze nędze, uproś wszelkie łaski, okaż, żeś jest matką, wzrusz modłami swymi tego, co twym synem zechciał być na ziemi. O dziewico sławna i pokory wzorze, wyzwolonym z winy daj nam żyć w pokorze. Daj wieść życie czyste, drogę ściel bezpieczną. Widzieć daj Jezusa, mieć w Nim radość wieczną. Bogu Ojcu chwała, Chrystusowi pienie, obu z Duchem Świętym jedno uwielbienie. Amen. Modlitwa do Jezusa Chrystusa, święty Ludwik Maria Grignion de Montfort. O najukochańszy Jezu, pozwól, abym w głębokim pokłonie złożył Ci moją wdzięczność za łaskę, jaką mnie obdarzyłeś, dając mi Twoją świętą matkę poprzez nabożeństwo świętego niewolnictwa. Dzięki temu może ona być moim adwokatem przed Twoim majestatem i podporą w mojej nieskończonej nędzy. O Panie, jestem taką zakałą, że bez tej kochanej matki byłbym niechybnie zgubiony. Tak potrzebuję Maryi u Twego boku i wszędzie wokół, aby uśmierzała Twój sprawiedliwy gniew, ponieważ tak często występowałem przeciwko Tobie, aby wybawiła mnie od wieczystej kary Twej sprawiedliwości, jaka mi się słusznie należy, aby mogła rozpamiętywać o Tobie, zwracać się do Ciebie, zanosić do Ciebie błagania i łagodzić Cię, aby mogła pomóc mi zbawić moją duszę i duszę innych. Jednym słowem, Maryja jest mi niezbędnie potrzebna, abym zawsze mógł czynić świętą wolę Twoją i we wszystkim dążyć do największej chwały Twojej. Ach, gdybym mógł rozgłaszać na całym świecie miłosierdzie, jakie mi okazałeś, aby każdy mógł się dowiedzieć, że gdyby nie Maryja, byłbym skazany na wieczyste potępienie. Gdybym umiał ofiarować należne podziękowanie za tak wielkie błogosławieństwo. Maryja jest we mnie. Cóż to za bogactwo? Cóż to za ukojenie? Czyż nie powinienem całkowicie należeć do niej? Och, co za brak wdzięczności. Mój ukochany Zbawicielu, ześlij mi śmierć raczej niż taką niewdzięczność, bo powinienem umrzeć raczej, niż żyć nie należąc całkowicie do Maryi. U stóp krzyża razem ze świętym Janem Ewangelistą tysiąckrotnie przyjąłem ją jako moją własną matkę i tyleż razy siebie jej oddałem. Ale jeśli nie uczyniłem jeszcze tego tak, jak Ty, ukochany Jezu, sobie tego życzysz, to teraz wznawiam tę ofiarę w sposób, w jaki Ty sam byś tego pragnął. A jeśli w duszy mojej lub w moim ciele widzisz cokolwiek, co nie należy do tej potężnej królowej, to modlę się do Ciebie, abyś to usunął i daleko odrzucił, bo wszystko, co jest we mnie, a nie należy do Maryi, jest niegodnym Ciebie. O Duchu Święty, udziel mi tych wszystkich łask. Zasadź w mojej duszy drzewo prawdziwego życia, którym jest Maryja. Pielęgnuj je i doglądaj, aby mogło wzrastać, pokryć się kwieciem
i w nadmiarze obfitości przynieść owoc życia. O Duchu Święty, daj mi głębokie nabożeństwo do Maryi, Twej wiernej oblubienicy. Daj mi wielkie zaufanie do jej matczynego serca i bezpieczne schronienie w jej miłosierdziu, tak, abyś dzięki niej mógł naprawdę ukształtować we mnie Jezusa Chrystusa, wielkiego i potężnego, aż do całkowitego wypełnienia Jego czasu. Amen. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Maryja zawsze prowadzi do Jezusa. Jej największą radością jest przygotować oddane jej dzieci na spotkanie z Nim. Ona pragnie, by Jezus był bardziej poznany, bardziej kochany, aby narodził się i wzrastał w duszy każdego z nas. Tomasz a Kempis o naśladowaniu Chrystusa, rozdział od 7 do 8. Błogosławiony, kto rozumie, co znaczy kochać Jezusa i co znaczy być Mu we wszystkim podporządkowanym. Żyjąc i umierając, trzymaj się Jezusa, bo On jedyny pomóc Ci może, gdy wszyscy zawiodą. Kiedy Jezus jest z nami, wszystko jest dobre i nic nie wydaje się trudnym. Co Ci może dać świat bez Jezusa? Kto znalazł Jezusa, znalazł skarb, znalazł dobro ponad wszelkie dobro. Kto traci Jezusa, traci zbyt wiele, więcej niż świat cały. Wielka to sztuka umieć przestawać z Jezusem, a wielką roztropnością jest chcieć Jezusa zatrzymać. Bądź pokorny i pokój czyniący, a Jezus będzie z Tobą. Bądź pobożny i spokojny, a Jezus z Tobą zostanie. Wszystkich trzeba kochać dla Jezusa, a Jezusa dla Niego samego, bo On nad wszystkich przyjaciół sam jeden dobry i wierny. A czego Jezus od nas pragnie? Tak zwraca się do nas słowami zapisanymi przez księdza Gastona Courtois, gdy Pan mówi do serca. Rządzę światem od wewnątrz poprzez dusze, które wiernie mnie słuchają i wiernie mi odpowiadają. Są ich na świecie tysiące. Są moją wielką radością, lecz jest ich za mało. Niwa chrystianizacji ludzkości jest wielka, a robotników mało. Im częstsze będą, pomimo pokus zniechęcenia i duchowego lenistwa, chwile, w których mnie szukasz i pragniesz, tym wyraźniej będziesz słyszał moją odpowiedź i tym bardziej mój duch Cię ożywi. Podpowie Ci nie tylko to, co chcę, abyś ludziom mówił, lecz wyraźnie również to, co proponuję Ci uczynić. Wówczas to, co będziesz mówił i robił, okaże się owocne. Poprzez serdeczne i milczące rozmowy ze mną poznasz mnie lepiej. Ufności. Każda dusza ma swój własny styl rozmowy ze mną, właściwy tylko jej. Gdy głęboko mnie miłujesz, zaczynam przez Ciebie promieniować, co sprawia, że możesz w dostrzegalny sposób dawać mnie duszom, z którymi masz kontakt. Najważniejsza jest jakość Twojej relacji ze mną. Wartość Twojego dnia zależy od tego, jakie jest w nim spotkanie ze mną. Czy było ono chłodne i powściągliwe? Czy spotkałeś się ze mną gorliwie, z miłością i uwagą? Dlaczego przywiązujesz więcej wagi do rzeczy przemijających niż do mnie, który nie przemijam? Czy nie uważasz, że szukając rozwiązań swoich codziennych problemów, byłoby dobrze zwrócić się najpierw do mnie, bo to we mnie znajdziesz rozwiązania uwzględniające wszystkie okoliczności, nawet te niewidzialne? Czy nie sądzisz, że zwracając się częściej do mnie, oszczędziłbyś sobie wiele czasu i trudu?
A dla mnie byłoby to okazją do obdarowania Cię i do obdarowania ponad miarę, do czego, jak wiesz, mam skłonność serca. Jestem nieużywany, bo tak wielu ludzi, nawet kapłanów, mnie nie potrzebuje. Chrześcijanin, który zrozumiałby, kim pragnę być dla niego, znajdowałby mnie we wszystkim. Słyszałby mnie, odkrywałby mnie i przechodziłby z zachwytu w zachwyt, dostrzegając moją zawsze żywą, aktualną i działającą obecność, która ponad wszystko jest obecnością miłującą. Kochać to znaczy myśleć o mnie, patrzeć na mnie, słuchać mnie, jednoczyć się ze mną i wszystkim się ze mną dzielić. Jednocz się ze mną w obliczu wszystkiego, co masz do zrobienia, a zobaczysz, że wykonasz swoje zadania o wiele lepiej i łatwiej. Jednocz się ze mną, jeśli chcesz być dobry, gościnny, otwarty na ludzi, a ja będę obecny w Twoich kontaktach z bliźnimi. Jeśli nie chcesz odłączyć się ode mnie, jednocz się ze mną coraz częściej i coraz ściślej w każdej jasnej czy ciemnej godzinie dnia. Gdybyś wiedział, jak bardzo pragnę znaczyć coś w Waszym codziennym życiu, a nie tylko być kimś, kogo przywołuje się podczas sprawowania obrzędów. Chcę być Waszym prawdziwym przyjacielem, z którym się liczycie i na którego możecie liczyć. Przecież umiem wczuć się w to, co przeżywacie. Rozumiem stany Waszych dusz, przemieniam i czynię owocnymi Wasze pragnienia, gesty, słowa. Wszystko, na co składa się Wasz dzień, powinno być przepełnione miłością Waszych dusz. Zwróć się do Maryi. Maryjo, pomóż mi całym sercem poznać i pokochać Twojego Syna. Pomóż, proszę, postawić Go na pierwszym miejscu w moim życiu i czynić to, czego On pragnie. Zaproś Maryję do wszystkich wydarzeń dzisiejszego dnia, do wszystkich Twoich obowiązków, rozmów, spotkań. Duchu Święty, przygotuj mnie, proszę, do całkowitego zawierzenia Maryi tak, aby mogła przyprowadzić mnie bliżej do Jezusa. Odmów dziesiątkę różańca świętego. Aniele stróżu mój, przypominaj mi dzisiaj, aby moje serce pamiętało o pragnieniach Jezusa. Amen.